jest znana. Natomiast tutaj mam taką pewien znak zapytania, bo prawda, ja nie śledziłam. Bo jak wiemy, w czasach, kiedy ona studiowała na Uniwersytecie we Lwowie, nie było czegoś takiego jak studia z zakresu filozofii. Studiowanie na wydziale filozoficznym polegało na wolnym studiowaniu. Czyli nie wybierało się specjalizacji, tylko dobierało się przedmioty w wolny sposób. Oczywiście pracę tak zwaną doktorską, czyli obecnie to była praca magisterska, a nie doktorska, jeżeli, prawda, przełożymy to na tryb studiowania obecnie, ale bez wątpienia musiała mieć jakieś duże predyspozycje, jeżeli Twardowski zgodził się na, prawda, taką pracę prawie z pogranicza logiki, jaką jej powierzył, a zatem trudnej dyscypliny. Wydaje mi się, że to, co by było ciekawe dla pani, to prześledzenie prac z zakresu filozofii, czy historii filozofii, czy czasopiśmiennictwa filozoficznego, jak ona była odbierana jako osoba, bo prawda, takie rubryki, które dawały sprawozdania z czasopiśmiennictwa, nazwijmy to obcego, to był standard większości czasopism, musiała być to osoba, która dobrze orientowała się w materii, prawda? Ale zobaczyć, czy jakiś ślad w ogóle w dziejach filozofii szeroko pojętej pozostał, bo to by było też, prawda, niezwykle ciekawe. Na pewno w dziennikach Twardowskiego jest, sam Twardowski o niej wspomina. Tak, nie, to uczennice, jeżeli jej powierzył i potem zaprosił do swojego, to musiał mieć duże uznanie dla jej działalności, ale to wskazuje na ten wątek, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Natomiast wiadomo, że jako wokalistka była prawie można powiedzieć, wyspecjalizowana w wykonaniu repertuaru najnowszego wówczas. I często dokonywała wielu prawykonań tak wówczas muzyki współczesnej, ale wydaje mi się, że w Radio Krakowskim wcześniej jeszcze był taki, nie tylko w 30, ale może w 20, między 27 a 29 rokiem też był koncert kompozytorski Freemana, może potem był. Był na pewno, tylko teraz nie pamiętam daty. Natomiast to nie znaczy, że potem nie mógł być jeszcze raz. Zatem dziękuję.